Witam w autorskim podcaście na celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj moim państwa gościem jest pan Tomasz Wojak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panie Arturze. Pan Tomasz Wojak jest prezesem Polskiego Związku Pracodawców Ochrona, reprezentuje jednocześnie firmę Series Consalnet. Będziemy dzisiaj zdecydowanie rozmawiali o branży ochrony osób imienia. Zgadza się panie Tomaszu? Zdecydowanie to jest główny temat naszej rozmowy. Panie prezesie, Polski Związek Pracodawców Ochrona trzy dekady historii. Jednocześnie można by powiedzieć w pewnym skrócie myślowym, że są to też trzy dekady historii w ogóle całej branży. Dekady, dekad raczej, przepraszam, rzekłbym, momentami dość burzliwych i na pewno dla branży też trudnych. Są lepsze i gorsze momenty w całej tej historii. Rzekłbym nawet, że chyba trochę historia zatacza koło. Pamięta Pan dobrze początki, jak to się wszystko zaczynało? No tak, naturalnie, jako początek określamy często moment, w którym powstała w ogóle ustawa o ochronie osób imienia, i ona uregulowała tą branżę, która do tej pory, czy wcześniej przed powstaniem ustawy, działała troszeczkę dziko, czy może rządząc się prawem zwyczajowym. Jeździliśmy z prywatną bronią, prywatnymi nieoznakowanymi samochodami, woziliśmy pieniądze ze sklepów. No ta branża się zrodziła, można powiedzieć, też z potrzeby. Rynku no, z jednej z podstawowych potrzeb każdego człowieka, potrzeby bycia czucia się bezpiecznym. No i właśnie następowały pewne zmiany w Polsce, bardzo mocne zmiany, społeczne, polityczne, gospodarcze, ekonomiczne itd., itd. I nagle się okazało, że właśnie są potrzebni ludzie, którzy zaprowadzą pewien porządek. I faktycznie na początku cieszę się, że to z pana uspadło, było trochę dziko. No, najlepszym przykładem były oczywiście wszelkiej maści dyskoteki, kluby restauracje, potem oczywiście trochę namieszał świat przestępczy i więcej było w pracownikach, chociaż wtedy bym powiedział jeszcze o ochroniarzach, dzisiaj pracownikach ochrony, więcej w nich było tak naprawdę potrzeby mięśnia niż umysłu, bez urazy oczywiście, dzisiaj zdecydowanie te proporcje się odwróciły. Jest całkowicie inaczej. I tak jak pan powiedział, ja pamiętam też początki, kiedy ważnym bym powiedział takim Wartością taką dodaną było to, że bardzo często mundurowi odchodzący na emeryturę, czy po prostu odchodzący do cywila, bym powiedział, że chętnie wstępowali do powstających agencji ochrony. Do agencji ochrony, które miały wyglądać właśnie profesjonalnie. Wzorowaliśmy się trochę, no jakby nie patrzeć też na tych amerykańskich filmach, bo jednak na kino bardzo dużo patrzyliśmy. Pojawiły się jednolite mundury, pojawiły się procedury. Mundurowi, jakby nie patrzeć. Jednak wnosili też ten walor tej dyscypliny, porządku pewnego i jakby nie patrzeć, no budzili też respekt. Pamiętamy też problemy z naszymi imprezami, jeszcze wtedy nie masowymi, bo tak ustawa do końca wszystkiego nie regulowała. Były mecze, mieliśmy bardzo duże problemy. Dzisiaj sytuacja wygląda trochę inaczej. Dużo od tego czasu się zmieniło. No to prawda, ale chyba u podłoża potrzeby zapewnienia Prywatnej ochrony, jednak leżą zmiany gospodarcze, to wtedy w wyniku tej transformacji gospodarczej zaczęły pojawiać się pierwsze spore majątki prywatne pierwsi milionerzy, potem miliarderzy, potem setka najbogatszych armii ochroniarzy i też potrzeba wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa. Ochrony tego majątku, które, do którego policja i służby państwowe nawet nie tyle, że nie były przygotowane, ale po prostu mają inną rolę, pełnią inną rolę. Nie jest to ich podstawowym zadaniem, więc jeszcze raz wracając do tych korzeni, faktycznie branża powstała z potrzeby rynku. I to jest taki bardzo fajny przykład niewidzialnej ręki rynku, prawa popytu i podaży. Ktoś jest na coś popyt, i pojawia się natychmiast podaż i usługa. Potem na szczęście została uregulowana. Ustawą o ochronie osób unienia, wieloma kolejnymi rozporządzeniami dotyczącymi przewozu, transportu wartości, ustawą o broni i amunicji, w końcu ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. Więc dzisiaj, po tych 30 latach, można powiedzieć, że no zakończyliśmy taki dynamiczny okres nie tylko budowy branży, ale też jej transformacji, bo też świat w tym czasie zmieniał się bardzo mocno dookoła. Zwłaszcza w świecie nauki nazywamy ten proces procesem Prywatyzacji bezpieczeństwa. W pozytywnym aspekcie, jak najbardziej, bo jak słusznie Pan wspomniał, służby nie do końca może wszystkim były dedykowane, bo jakby nie patrzeć, miały dbać o bezpieczeństwo i porządek publiczny, ale jednak rosnące właśnie te majątki i to, że sami zaczęliśmy się starać o bezpieczeństwo najbliższego naszego otoczenia, no wymuszało wręcz w pewien sposób zmianę pewnego poglądu i zrozumieniu tego, że za własne bezpieczeństwo muszę też odpowiadać ja, nie tylko liczyć na innych, a skoro ja mam odpowiadać a komuś w sensie profesjonaliście to zlecić, to niestety ale będzie mnie to kosztowało. Tak, oczywiście branża jest młoda w naszym kraju, ale ma dużo dłuższą historię istnienia na wreszcie naszego globu. Najbardziej zaawansowanym chyba. Krajami jest, jest Ameryka Północna w tej branży, i jak pan wspomniał zresztą na no, no, no początku, w naturalny sposób ta branża jest takim miękkim lądowaniem albo przystankiem po zakończonej karierze zawodowej dla byłych oficerów wojska, policji, wszystkich służb, które w zasadzie no, ze swojego charakteru dedykowane są do tego, żeby wykształcić człowieka znającego się na zapewnieniu bezpieczeństwa. To jest w ogóle ciekawy temat, bo kiedy, jak wspominałem, tworzyła się branża, to bardzo wielu mundurowych do tej branży szło, ale pojawia się też kierunek trochę odwrotny, kiedy ludzie zaczynający swoją karierę zawodową zaczynali od ochrony, tam trochę się, że tak się wyrażę, opierzali, nabierali pewnych takiej pewności siebie, czasem stanowczości, ale jednak grzecznej, no, kiedy trzeba było, no to oczywiście ze stosowaniem prawnie, jakby nie patrzeć uregulowanych, uregulowanego przymusu, no, i potem szli znowu do służb. Nieraz po latach do tych służb wracali, więc te kierunki są dość ciekawe. I myślę, że socjologowie też by mieli tutaj co badać. Ale, panie Tomaszu, ja powiedziałem dzisiaj, powiedziałem wcześniej, że historia trochę zatacza koło, bo branża miała problemy nie tylko na samym początku. Dzisiaj sytuacja gospodarcza, geopolityczna nawet, niestety powoduje, że te wszystkie nieszczęścia, koszty, które odczuwamy my sami jako jednostki w społeczeństwie, bardzo mocno odbijają się na branży ochrony osób imienia. Bo nie sposób wspomnieć przecież o tym, że dobrze funkcjonująca agencja, czy ona będzie mała czy duża, potrzebuje pojazdów, bo potrzebuje mobilności. Tak? Pracownicy, którzy mają podjąć jakąkolwiek interwencję, muszą się przemieszczać. Więc to są koszty pojazdów. Doskonale wiemy, pojazdy ciężko dostać i rosną ich ceny. Potrzebne jest paliwo, potrzebny jest prąd w biurach, potrzebne są licencje na oprogramowanie, bo jakby nie patrzeć, firmy bardzo mocno idą w nowoczesne technologie, w cyfryzację, nawet bym powiedział, że w pewien proces globalizacji. Prąd, paliwa, koszty pracy, bo przecież cały czas nam rośnie praca minimalna. No, zaczyna dochodzić do sytuacji, że kontrakty podpisane często na Długie okresy, najnormalniej w świecie powiem wprost, przestają być opłacalne, a nawet zaczyna się do nich dopłacać. Tak, to słuszna uwaga. To, to, co pan zauważył, absolutnie ma miejsce i trochę dzisiaj nasza funkcja jako pracowników czy firmy zapewniające ochronę wynika oczywiście z otoczenia. Wspomniał pan o latach 90., faktycznie wtedy branża bardziej wyglądała Opinia o niej była taka, jak jej pracownicy, czyli wysocy umieśnieni, często bez włosów, pracownicy silnoręcy, którzy dlatego byli zatrudniani w branży, że wtedy walczyliśmy z, firma, z grupami wymuszającymi okupy. Wtedy faktycznie trzeba było tej siły fizycznej, tego takiego wizerunku. Mocnych facetów, by ochronić naszych klientów. Dzisiaj zobaczmy, co się znowu stało na wspomnianych chociażby przez pana stadionach. Z tego twardego ochroniarza, umieśnionego, uzbrojonego, przechodzimy do stewardingu, do ludzi, którzy są przyjaźnie ubrani, wyglądają normalnie, ale też służą pomocą. Są Wykształceni w kwestiach związanych z relacjami międzyludzkimi, w tych, w tych takich niełatwych stadionowych realiach, ale też mają kursy udzielania pierwszej pomocy i bardziej w tym kierunku ewoluuje chociażby ochrona stadionów. Chociaż na niektórych stadionach podczas niektórych meczów wcale nie jest dużo bezpieczniej niż, niż jeszcze wiele lat temu. Ale. Do... Wiele z firm podczas tej 30-letniej kariery branży ochrony no wyrosło na spore przedsiębiorstwa i dziś jest to poważny biznes, nie tylko jeśli chodzi o siłę liczącą, licz, liczoną w zatrudnionych, czy w przychodach, czy osiąganych zyskach, ale to jest po prostu duże przedsiębiorstwo, które też pełni ważną rolę i zapewnia bezpieczeństwo. Wielu branżom, największym takim klientem branży, pewnie są sieci handlowe, gdzie widzimy pracownika ochrony na wejściu, na każdym miejscu na rampie załadowczej, w magazynie, przy kamerach, przy monitoringu ale też branża związana z ochroną prywatną, znaczy sektor związany z ochroną prywatnych nieruchomości, czyli ten popularny monitoring sygnału alarmowego z reakcją grupy interwencyjnej i szereg ważnych, ważnych funkcji pełnionych w zakładach pracy, w usługach dla przemysłu, ale też dla infrastruktury krytycznej, czyli ważnych z punktu widzenia interesu państwa obiektach strategicznych związanych z wydobyciem, czy energetyką, czy przemysłem o charakterze strategicznym dla kraju. Więc naprawdę to, co chcemy powiedzieć, to to, to że ta branża jest ważna nie tylko dla Osoby prywatnej, ale też z punktu widzenia interesów państwa i wypełnia tą znakomicie swoją, tą lukę, którą, która jest pomiędzy oczekiwaniami klienta komercyjnego, a tym jednak, co robi służba taka jak policja, służby specjalne czy wojsko, która ma inne zadanie. No ktoś tą lukę musi wypełnić i chcemy zwrócić uwagę, że to jest ważna rola, nie tylko przy okazji tego, że ta rola była nieco bardziej istotna podczas pandemii, czy jest teraz. Dużo bardziej może zauważalna w kontekście konfliktu za naszą wschodnią granicą. Ta potrzeba bezpieczeństwa chyba stała się taka bardziej w naszej świadomości obecna w ostatnich latach, w ostatnim czasie. No faktycznie możemy uważać, że czasami tego bezpieczeństwa nie widzimy. Ono jest takie nienamacalne, w zasadzie widzimy je tylko i zdajemy sobie sprawę, z niego, kiedy dotknie nas jakieś, jakieś nieszczęście, tak jak czystość widać, można ją sprawdzić, tak bezpieczeństwo po prostu, często jak ono jest zapewnione, to, to nie mamy takiego poczucia świadomości, że ono po prostu jest i jest ważnym elementem naszego życia. Ono, ono musi kosztować, musi, yy, musimy do tej branży i do tego poczucia bezpieczeństwa przyłożyć należytą wagę, yy, a często rozmawiamy o nim jako rzeczy nie pierwszej kolejności, nie podstawowej, a ostatniej kolejności, yy, rozmawiając tak jak ostatnio. Przez wiele lat w kontekście tego, że rośnie minimalna płaca, więc branża ochrony pójdzie po podwyżki, no ale pamiętajmy, że minimalna płaca to cały czas jest połowa średniej krajowej w sektorze przedsiębiorstw, więc my mówimy naprawdę o grupie społecznej, która zapewnia niezmiernie istotną potrzebę bezpieczeństwa, ale wynagradzanej cały czas dużo poniżej. Średniej krajowej. Stąd nasza akcja kierowana do odbiorców rynku, by nie tylko powiedzieć o, o sytuacji w branży i zaznaczyć swoją obecność, ale też w kontekście tego, co za nami i COVID i konflikt zbrojny za wschodnią granicą, e, powiedzieć, że, że ta bran tej branży należy się trochę więcej uwagi. Panie prezesie, no, bezsprzecznie, no, oszczędzanie na bezpieczeństwie wcześniej czy później zawsze się mści. Doskonale sobie zdajemy też sprawę, że coś takiego jak stuprocentowe bezpieczeństwo nie istnieje. To, że czujemy się też bezpiecznie, nie zawsze oznacza, że tak naprawdę bezpiecznie tak właśnie jest. Cięcie tych chociaż, kosztów. Chociaż tak. proszę, za, proszę zauważyć, że w innych naszych zachowaniach na co dzień jesteśmy bardzo świadomymi. Kupcami różnego rodzaju ubezpieczeń czy na życie, czy zdrowotnych, czy dbamy, potrafimy dostrzec to, że trzeba właśnie się ubezpieczyć, bo jest ryzyko kradzieży, że potrzeba wykupić abonament w prywatnej służbie zdrowia, bo państwowa nie zawsze może być w gotowości, kiedy zajdzie potrzeba, więc ta świadomość w wielu istotnych elementach naszego życia codziennego już ma miejsce. Przecież nie jeździmy do krajów na wakacje, w których jest niebezpiecznie, nie chodzimy nocą po parku ciemnym, bo jest niebezpiecznie, więc my musimy tylko tą świadomość jeszcze bardziej pobudzić i wraz z tą sytuacją, kiedy rosną koszty pracy i rosną ceny za ochronę, również to jest spory obowiązek branży wobec siebie, by zapewnić właściwą jakość dostarczanych usług. To Panie Prezesie... Zapytam trochę ukuje może. Gdzie jest tak naprawdę ten problem? Bo kiedy ludzie wchodzą do sklepu, to na tego pracownika ochrony patrzą się trochę krzywo, traktują go jak takie trochę złokonieczne. Jak idą na stadion, to też są wkurzeni, że tak się wyrażę, że ktoś im tam przeszukuje torebkę albo ich oklepuje, żeby sprawdzić czy czegoś nie wnosi, bo na to już się tak nie patrzy. I wiecznie gdzieś ta ochrona dla wszystkich trochę jest problemem. A nikt sobie nie zdaje sprawy właśnie nad rolą całej, tak naprawdę, branży. I czy faktycznie aż 30 lat trzeba było, czy może dzisiejsze realia dopiero przełożyły się na to, że ruszyła kampania informacyjno-edukacyjna bezcenne bezpieczeństwo, którą właśnie wyprowadzicie, ruszyła w tym miesiącu. Dopiero teraz jest nie za późno trochę na budowanie tego wizerunku. Czy faktycznie dzisiejsze realia dopiero wymusiły, że na to się zdecydowaliście, czy trochę może ta sytuacja musiała dojrzeć? Mamy z tą sytuacją do czynienia od, od wielu lat. Minimalna płaca rośnie systematycznie od 2015 roku. Usługi nasze podrożały pewnie o 100% albo i więcej od tego czasu, ale faktycznie tutaj impulsem w tym roku była ta ponad spodziewana przez nas podwyżka minimalnej płacy, bo finalnie o Prawie 20%, co naprawdę stanowi istotny wzrost kosztów pracowników ochrony świadczących usługi dla klientów, bo no w prosty sposób musimy o tyle samo, ile rosną koszty pracy, podnieść w zasadzie ceny. 20% podwyżka tego typu usług na pewno będzie nie tylko zauważalna, ale też dotkliwa dla klientów, więc nawet z szacunku dla, dla naszych klientów wypada ich poinformować o tym, że z czym mamy do czynienia. Mamy kilka miesięcy od ogłoszenia przez premiera w połowie września w drodze rozporządzenia tego wzrostu minimalnej. Mamy kilka miesięcy, by przygotować siebie sami, ale też rynek na to, by zastanowić się, jak ta ochrona ma wyglądać od stycznia w sytuacji, kiedy rozumiemy również, że no jesteśmy w okresie trochę takiej stagnacji ekonomicznej, żeby nie powiedzieć, znaczącego pogorszenia wielu wskaźników ekonomicznych i nasi klienci też cierpią i. Nie wysyłają jakichś dodatkowych pieniędzy, dając nam bezwarunkowo to, te podwyżki, po które pójdziemy. Więc to też jakiś element, chyba dojrzewania rynku i traktowania się, się poważnie, i dyskutowania o rzeczach ważnych dla nas, niewątpliwie, ale dla wielu naszych klientów, odbiorców naszych usług. Bezpieczeństwo ma fundamentalne znaczenie. Tym bardziej, że jak pokazują statystyki, ilość przestępstw rośnie rok do roku. No, i jak pokazuje rynek, branża jest warta nieco ponad 11 miliardów złotych, to jest jeszcze raz tyle, ile wynosi cały budżet policji roczny. Około 10 miliardów budżet kosztuje utrzymanie policji rocznie i drugie tyle, albo i trochę więcej wydaje prywatny sektor komercyjny na zakup tych usług prywatnie. Te liczby na pewno przemawiają, ale tak naprawdę ta kampania po co właściwie się pojawiła? Jaki jest jej cel czy priorytet? Bo Oczywiście, jak dla mnie, dużo mówi sama jej nazwa, Kampania Informacyjno-Edukacyjna, ale na pewno jakiś taki cel, misję, no nie chcę powiedzieć, że slogan, bo by to źle zabrzmiało, ale przyjęli, przyjęliście na pewno takie najważniejsze rzeczy, co chcecie przez tą kampanię uzyskać. No, od dawna branża stara się zaznaczyć swoją obecność i podnieść rangę w Funkcji czy, czy, czy pracownika ochrony, jako, jako tego, który gdzieś na każdym rogu, jak pan wspomniał, w każdym przejściu wejściu do sklepu do galerii handlowej jest widoczny. Niestety prestiż wielu zawodów, albo powiedzmy sobie, pewnie wszystkich postrzegany jest głównie poprzez pryzmat pieniędzy, jakie można w tym zawodzie zarobić. W związku z tym no, walczymy o dobre wynagrodzenia, by. Też pozyskać dla branży wartościowych młodych ludzi, którzy dzisiaj w niżu demograficznym, których nie po prostu brakuje. Średnia wieku branży to raczej mocno ponad 40 lat. To też związane jest z tym, że po 15 latach byli pracownicy czy oficerowie wojska policji mogą odejść najszybciej na emeryturę, więc w branży dużo mniej jest ludzi poniżej tej granicy wieku. Chcemy no Nie tylko wynagrodzeniem, ale, ale przyciągnąć do branży młodych ludzi, młodych kandydatów, którzy będą widzieli, sens, dostrzegą sens swojego życia w pełnieniu tego typu ważnej roli. Bezwzględnie, bo wrócimy jeszcze do, do roli w branży, właśnie w całym systemie bezpieczeństwa narodowego czy bezpieczeństwa państwa, ale muszę o to zapytać. Czy rozdziela Pan w pewien sposób, jakby sektory najróżniejszych usług, skupiamy się oczywiście dalej na ochronie osób i imienia, na te usługi, za przeproszeniem, trochę masowe, czyli właśnie ochrona obiektów handlowych, ochrona imprez masowych i też usługi premium, bo umówmy się, tam są pieniądze inne, inny jest klient, usługa jest bardziej wysublimowana, dopasowana do danego klienta. No, Powiedzmy sobie wprost, tam jest też inna kasa. Nie? Czy to w jakiś sposób dzielimy, bo tam też zdecydowanie muszą iść ludzie o wyższych kompetencjach, często o doświadczeniu też innym bądź predyspozycjach, bo czasem wcale doświadczenia skądś nie przynieśli, a tak naprawdę w fachu nauczyli się właśnie w branży ochrony. I stamtąd się wywodzą. Wielu ludzi takich znam, są naprawdę bardzo dobrzy i śmiem twierdzić, że byliby bardzo dobrzy też w różnego rodzaju służbach. A nawet powiem więcej, być może by się tam nawet nie odnaleźli. I to mówię o, o, oczywiście w pozytywnym aspekcie. No, w pewnym sensie takiego podziału dokonała sama ustawa, dzieląc tą ochronę na kwalifikowaną, już wtedy jeszcze przed deregulacją, licencjonowaną, i całą resztę. Więc, oczywiście, jak w każdym zawodzie i w każdej branży, w każdym fachu, ten kto ma trochę więcej uprawnień, dopuszczeń, również dzisiaj tak bardzo potrzebnych, poszukiwanych na rynku, jak dopuszczenie do informacji niejawnych, ale też kwalifikacje takie typowo ochroniarskie, ale też związane właśnie z ratowaniem życia, z znajomością języka angielskiego co jest dzisiaj szczególnie w Warszawie bardzo poszukiwane, bo mamy do czynienia z klientem międzynarodowym czy z pracownikami, wśród pracowników ochrony na lotniskach jest to, jest to wymaganie. Więc tych uprawnień, tych, tych umiejętności jest cały szereg, cały katalog, który moglibyśmy wymienić i one oczywiście przez rynek i przez branżę są odpowiednio wyceniane wraz z wzrostem tych kwalifikacji i umiejętności, rośnie cena, ale też pamiętajmy, że rosną wymagania samego klienta, to jest często klient, który płaci więcej, on nie wyobraża sobie Funkcjonowania swojej firmy, swojego biznesu bez ochrony na właściwym poziomie, zarówno tej technicznej, jak i tej fizycznej, która często jest po prostu niezbędna, by właściwie zinterpretować obraz z kamer, sygnał z systemu alarmowego i, i adekwatnie do potrzeby zainterweniować. Nazwa kampanii to też swoista gra słów, bo mamy bezcenne bezpieczeństwo, tak? czyli odnosimy się do tego, że no, to bezpieczeństwo, to co wspominaliśmy, już tak naprawdę trudno wycenić. Doceniamy je dopiero wtedy, kiedy niestety coś się stanie. Do mnie przemawiają często liczby, i dzisiaj pewnej wartości, że tak się wyrażę, już Pan użył. Powiedział Pan o 20% właściwie podwyżce płacy minimalnej, ale no, nie sposób nie zapytać, przecież to nie jest, umówmy się, koniec kosztów. Dla Państwa, jako, jako branży, bo ja już dzisiaj tak naprawdę wspominałem, ale tak, mamy kwestie inflacji, mamy kwestie paliw, prądu, tych pojazdów, właśnie licencji, o których mówiłem, kosztów pracy. Umówmy się, jak to wszystko wsadzimy do jednego wora, to się okaże, że podwyżka to nie może mieć miejsce tylko 20%, tylko wydaje mi się, że zdecydowanie jednak więcej. Na pewno takie kalkulacje Państwo w związku. Swoim w Polskim Związku Pracodawców ochrona przeprowadzali i pewnie. Mhm. No jednak tam się pojawiają trochę wyższe wartości. Tak, oczywiście, chociaż proszę pamiętać, że Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji no nie pozwala nam na rozmowy o cenach dla klientów. Jedynie możemy rozmawiać w naszym gronie profesjonalistów branży o kosztach pracy, więc dlatego też ta kampania ma, ma taki wymiar, taki wydźwięk, taki kształt. Rozmawiamy o, o rosnących kosztach pracy. Wszystkie inne koszty obiektywnie, ich y, wzrost jest, jest znany, bo, bo dotykają nie tylko branży ochrony, ale wszystkich dookoła. No ale, panie prezesie, wasze ceny, wasze koszty prowadzenia działalności gospodarczej, no umówmy się, no muszą być przerzucone na klienta, tak? No jak w tak. każdym biznesie, więc de tak. facto nie macie poniekąd wyboru. I no właśnie, no albo podwyżka, albo co ja chcę powiedzieć o tym, że ta kampania jest też ma pomóc firmom z branży, bo przecież jesteśmy związkiem, który reprezentować ma zrzeszonych w nim członków, pracodawców firm ochrony, tych dużych, średnich, mniejszych, każdych i ma pomóc branży otrzymać należne i godziwe wynagrodzenie za swoje usługi, bo inaczej będziemy ryzykować jakim trochę dzikim nie wiem, czy zachodem, czy wschodem, ale dziką sytuacją, w której część firm, bojąc się utraty klienta, a finalnie bojąc się bankructwa, będzie próbować grać niską ceną, płacić gdzieś tam pod stołem, unikać podatków. Nie chcieli. Panie prezesie, ale to już prezentując... było. Będę, będę niemiły trochę, ale to już było, bo pamiętam dobrze pewien czas, kiedy właśnie walką cenową, ja pamiętam takie paradoksy, gdzie na przetargi stawały firmy, żądając 2,70. Za godzinę pracy. Wiadomo, to było trochę lat temu do tyłu, mhm. ale jednak to, to trochę branża sobie sama zrobiła kuku. Czy dzisiaj na tyle branża jest jakby jednością, bo pan reprezentuje Polski Związek Pracodawców Ochrona, są pewnie inne izby, inne związki, ale czy na tyle potraficie dzisiaj ze sobą rozmawiać, żeby jednak zrozumieć, że to jest wasze wspólne dobro i że tylko i wyłącznie mówiąc jakby jednym głosem. Możecie zrobić, że będzie dobrze, że będzie lepiej, de facto, że przetrwacie, a przynajmniej większość z Was, a nie, że właśnie pójdzie to znowu w tą złą stronę, że klienta będzie się kupowało tylko niższą ceną. No ja osobiście, jako klient, oczywiście też bym chciał, żeby cena była jak najniższa, ale zdaję sobie sprawę, że jeżeli za daną usługę ktoś ode mnie woła X i ja na to patrzę, to sobie myślę, ale powinno być 2 X. Tak? Oczywiście chciałbym x zapłacić, nie dwa x, ale zdaję sobie sprawę, że za ten x to przepraszam bardzo, ale to albo nie będzie kompetentny pracownik, albo za przeproszeniem przyjedzie do mnie na rowerze z pomocą, o ile w ogóle przyjedzie. Więc tutaj też chyba szansa dla Was jest, ale jednym głosem jednak należałoby mówić. Czy, czy jest, powtórzę, czy jest szansa tak naprawdę właśnie na, na jedność w branży? Tak, oczywiście ten rynek dojrzewa, cywilizuje się, jest coraz bardziej też doskonały, jeśli chodzi o metodę działania, chociaż trzeba przyznać z drugiej strony, że z takimi elementami nieuczciwej konkurencji zawsze walczyliśmy i, i walczymy, i pewnie one nie znikną do zera, zawsze będą jakimś elementem nie tylko w naszej branży, ale i we wszystkich innych obszarach, czy mówimy o podrabianiu odzieży, perfumów, czy jakichkolwiek innych branżach, które. Borykają się z mniejszą czy większą skalą funkcjonowania w szarej strefie, ale to jest pewna powinność, obowiązek takiej organizacji branżowej jak nasza, do której zachęcamy uczestnictwa i zapraszamy uczestników branży, by właśnie mówić jednym głosem, by pilnować standardów, by piętnować zaniżanie cen, a tym samym złą jakość, bo ona odbija się na całej branży. I, I często poprzez te negatywne zjawiska jest branża postrzegana. Więc to jest po prostu jakiś element stałego funkcjonowania i, i, i polityki y, Związku Pracodawców Firm Ochrony, by, by dbać o, o wizerunek i, i mówić o rzeczach ważnych i promować dobre standardy, kodeks etyczny, a, a piętnować złe. No w końcu, może nie jesteśmy branżą reprezent przez takich do końca grzecznych chłopaków, ale mimo wszystko jesteśmy good guys. Nie? Chronimy owce przed wilkami, jak ładnie powiedział bohater jednego z filmów. Nie? Chronimy słabszych, piekujemy się, wiemy więcej trochę o tym bezpieczeństwie, łapiemy złodziei. No, w wielu obszarach obniżamy straty nieznane. W wielu obszarach jesteśmy kluczowym elementem nie tylko ciągłości działania naszych klientów, ale też. Dobrych wyników i po prostu kultury pewnej funkcjonowania biznesu, którego częścią jest bezpieczeństwo. Jest szansa, że właśnie przez kampanię bezcenne bezpieczeństwo uda się tak naprawdę stworzyć nie chcę powiedzieć, że wizerunek, ale zwiększyć świadomość społeczną, jak ważna tak naprawdę jest branża, bo przecież ona pełni. Pewną naprawdę ważną rolę w całym systemie bezpieczeństwa narodowego czy państwa, o czym wstępnie wspomniałem, bo przecież zabezpieczacie państwo infrastrukturę krytyczną. Mamy SUFO, mamy bardzo wiele elementów, gdzie uzupełniacie właśnie to, czego nie robią służby, w tym służby mundurowe. Bardzo często też jest przecież współpraca między wami. Mówił pan też przed chwilą przecież o minimalizacji. Kosztów. No, u mnie na uczelni też były zamysły, aby tworzyć nawet specjalności związane z takimi menedżerami, którzy zajmują się bezpieczeństwem, skupiają to wszystko, powodują właśnie zmniejszanie tych wszystkich strat. Pójście w stronę takiego przysłowiowego szeryfa. Jesteście w takim dużym systemowym wielokącie, gdzie jest państwo, gdzie jest ogólnie bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo i porządek publiczny, bezpieczeństwo prywatne, bezpieczeństwo biznesu, gdzie po prostu jest społeczeństwo, gdzie są jednostki, no i jesteście wy. Może jest to faktycznie teraz szansa, aby poprzez tą kampanię zbudować, tak jak wspomniałem, nie wizerunek, ale tą świadomość społeczną, że robicie naprawdę dobrą robotę i to nie jest tylko ten, który na ręce. Za przeproszeniem, bo taki obraz też gdzieś funkcjonuje, bez nogi jakiś inwalida przyszedł sobie dorobić do swojej ręciny i dostaje pieniądze tylko za to, że pojawił się w robocie na czas. No, czasami część tego rynku to nie jest jakaś wysublimowana ochroniarska rzeczywistość, tylko ta szarzyzna. Dnia codziennego to jest też branża, w której ze względu na charakter pracy, a tak przy badaniach wstępnych wspomnianych ludzi, którzy posiadają grupę inwalidzką, wpisuje lekarz, że jest to praca o charakterze lekkim. I pozwala aktywizować część ludzi, która ma potrzebę pracy z, z powodów materialnych, ale też nie chce czuć się zupełnie odrzucona. I ci ludzie z powodzeniem potrafią znaleźć pracę w naszej branży. Jest to praca przy pilnowaniu, nazwijmy to, ale jest szereg w biznesie budowlanym, budów do pilnowania, instytucji budżetowych, gdzie po prostu człowiek musi być w nocy, by doglądać często centrali. Alarmowej, przeciwpożarowej, i może mniej istotny jest jego wygląd, umiejętności czy sprawność fizyczna więc to, to też część naszej rzeczywistości. Mówię, pozwala ona aktywizować ludzi, którzy do pracy fizycznej by się nie nadawali. Mówimy od dłuższego czasu już o, o, o modnej, o modnej. Formule funkcjonowania w firmach, o inclusion, o, o, o równouprawnieniu, o, o niewykluczaniu nikogo, więc jest to też jakiś element spełniania tych parytetów, dopuszczania i kobiet do, tej męskiego, do tego męskiego zawodu, ale też o właśnie element niewykluczania nikogo, kto może przydać się i być, i być ważnym elementem. Jeśli nawet nie silnym fizycznie, to, to elementem. Łańcucha bezpieczeństwa, który po prostu ma oczy, uszy, potrafi wcisnąć guzik, zobaczyć obraz w kamerze, właściwie go zinterpretować, więc szczerze sobie powiedzmy, że to jest też część tego, tego biznesu i tego rynku. Panie prezesie, brzydko mówiąc, doły, dołami mamy też firmach góry, w których jest pan też przedstawicielem. Skończył pan przez studia MBA, więc bardzo wiele jakby kompetencji tutaj też dbacie o to aby od strony zarządzania tymi wszystkimi podmiotami, które w branży funkcjonują no to żeby jednak, no musicie mieć te kompetencje szerokie, nie tylko znajomość ustawy o ochronie osób imienia, tylko naprawdę bardzo szeroko na to wszystko trzeba spojrzeć czy patrząc też z waszego punktu widzenia, jako osób no nie chcę powiedzieć funkcyjnych, bo to może za małe słowo ale jednak zarządzających mniejszymi, większymi podmiotami. Pan przecież reprezentuje serię Skonsalnet, jeden z liderów, tak naprawdę, rynku. Jest pan też prezesem, przecież, Polskiego Związku Pracodawców Ochrona. Widzi pan tak naprawdę jakąkolwiek alternatywę wobec pewnego rodzaju wymuszonej tej podwyżki? Jesteśmy na nią w pewien sposób skazani przez całą tą sytuację, przez ten kryzys, nie bójmy się tego powiedzieć, globalny, przez inflację, przez zakłócone, Łańcuchy dostaw, gdzie tak naprawdę każda branża dostaje trochę pokości. Jest szansa, że ominiemy chociaż część tych podwyżek? Czy niestety musimy się oswoić z tą myślą, że, że inaczej się to nie skończy? Nie, nasz rynek jest i tak dużo tańszym rynkiem, jeśli chodzi o koszt pracy, w stosunku do krajów zachodnich, gdzie minimalna płaca to już kilkanaście euro. I tak mamy do czynienia ze stajkami, jak ostatnio na lotniskach, pracowników ochrony, którzy żądają, mając 17 euro na godzinę, żądają 20 i, i, i są niezadowoleni, chociaż zarabiają kilkukrotnie więcej niż pracownik ochrony w naszych realiach, więc to jest zero-jedynkowe. Te koszty pracy będą rosły. Wspomaga to jeszcze najniższa od wielu lat, albo od 20 lat, nawet stopa bezrobocia czyli po prostu brak pracowników na rynku wymusza to, że pracodawcy chcąc ich pozyskać, muszą oferować godziwe wynagrodzenia. Często również szereg benefitów, tak dzisiaj oczekiwanych przez każdego kandydata. Więc ten kierunek absolutnie nie będzie się zmieniał i ta usługa musi i będzie drożeć na przestrzeni następnych lat. Czasami mniej, czasami więcej, ale, ale ona będzie drożyć. Natomiast oczywiście, że naturalne zjawisko również rynkowe jest takie, że jeśli coś kosztuje drożej, to klient kupuje tego mniej. I w tym przypadku również nasza kampania ma, ma przygotować klienta, rynek, ale też nas samych do tego, by zobaczyć, gdzie spróbować, dając tą podwyżkę, zastosować trochę więcej albo coraz więcej techniki, bo ten skok technologiczny jest bardzo zauważalny wokół nas, ale w branży ochrony wydawało mi się, że na przestrzeni lat powinien on, on ten postęp technologiczny pójść szybciej, jakoś nam się nam. Wolno rozpędza póki co, ale niewątpliwie pracownik ochrony, będąc też coraz droższym na przestrzeni najbliższych lat, musi posiąść nowe kompetencje związane z obsługą systemów technicznych, z umiejętnością pracy, z oprogramowaniem, ze smartfonem, z wypełnianiem pewnych KPI-ów, checklisty, analizą ryzyka w obiekcie no pewnych zachowań, które jeszcze 20 lat temu nie były w ogóle na rynku obecne, mieliśmy tylko do czynienia z wartownią, książką i długopisem i książką służby, tak, gdzie wpisywaliśmy zdarzenia z obiektu. Dzisiaj działa to wszystko w dużej mierze już elektronicznie i myślę, że ten postęp będzie znaczący w najbliższych latach, ale wraz za tym postępem musi pójść lepsze wykształcenie, lepsze przystosowanie do pracy z elektroniką i z aplikacjami pracownika ochrony. To też mam nadzieję, że zachęci trochę młodszych pokolenie do tego, by szukać szanse na karierę w naszej branży, bo dzisiaj te nowinki techniczne, technologie, to jest jednak jakiś element stały otoczenia trochę młodszych od nas pokoleń. Trochę uprzedził Pan pytanie, które chciałem zadać. Pytanie w pytaniu, czy akurat powiedział Panu wszystkim, o co bym chciał zapytać, więc zapytam tak. Czego Pan się spodziewa, że w najbliższym czasie tak naprawdę w branży się zmieni? W sposób pewien naturalny, w pewien sposób może wymuszony? W którą stronę tak naprawdę właśnie branża pójdzie, to jest to, o czym tak naprawdę pan, nie wiem, czy zaczął mówić, czy już powiedział wszystko, stąd dopytuję jeszcze, jak będzie wyglądała w przyszłości ta branża. Branża de facto można by nazwać w ogóle ją bardziej branżą bezpieczeństwa niż samej ochrony osób imienia, bo. Branża ochrony osób imienia mieści się oczywiście w branży bezpieczeństwa, w której także mieści się na przykład branża usług detektywistycznych. Bardzo wiele z firm, które są zrzeszone chociażby w państwa związku, świadczą też różne inne usługi. To jest sprzątanie, to jest kwestia obsługi hoteli, pralni i tym podobnych rzeczy. Dla niektórych wydaje się to dość abstrakcyjne, bo a zajmują się wszystkim, bo na wszystkim chcą zrobić kasę. A ja powiem szczerze, jako osoba związana z bezpieczeństwem zawodowo praktycznie całe swoje życie, ja widzę w tym usługę kompleksową, ponieważ firma, no właśnie biznes musi dbać o swoje bezpieczeństwo i wolę mieć chyba jeden sprawdzony podmiot, który zajmuje mi się kompleksowo wszystkim i któremu mogę zaufać, niż, niż najmować różne podmioty, tak? I tutaj może to jest jakaś taka droga może tu jest właśnie jakaś taka ścieżka, która może wam pewne rzeczy ułatwić. Bo, bo chciałbym się właśnie zapytać, nie tylko co się w branży może zmienić. Tak jak powiedziałem, może naturalnie, może z pewnymi wymuszonymi kwestiami i sytuacjami, ale być może co wy ze swojej strony możecie też zaoferować, żeby ten klient był skłonny jednak zapłacić więcej, żeby to zaakceptował. Może macie jakiś taki pomysł. Dzięki któremu ten klient powie: No dobrze, nie jest mi to na rękę, ale, ale uznaję wasze racje, a poza tym jeszcze dorzucacie mi to i to jest dla mnie, kolokwialnie mówiąc, fajne. Racje są bezdyskusyjne, proszę pamiętać, że finalnie wzrost minimalnej płacy reguluje legislacja, rozporządzenie rządowe, więc tutaj nie, nie ma pola w ogóle do dyskusji czy do negocjacji. Raczej trzeba to dobrze zakomunikować i poradzić sobie z tą. Sytuacją, by nie zaskakiwać z jednej strony klientów, a branży dać szansę, by, by otrzymać finalnie należne godziwe wynagrodzenia dla pracowników ochrony, ale branża funkcjonuje tak jak i inne biznesy na całym świecie. Widać spory pęd ku konsolidacjom, jak to zwykle jest nie tylko w branży ochrony, większy połyka mniejszego, bogaci stają się jeszcze bardziej bogaci, nabierają zdolności do. do, do Fizycji I przejmowania spółek I na naszym rynku, też, też to zjawisko jest zauważalne, chociaż część firm zakończyła swoją działalność, nie widząc zyskownego biznesu. Wiele lat temu zachodni duży gracz międzynarodowy wycofał się z polskiego rynku. Teraz słychać o konsolidacjach, które mają miejsce na zachodzie Europy, gdzie Amerykanie bardzo mocno kupują i wchodzą i rozszerzają swoją skalę, już nie tylko. Ze Stanów Zjednoczonych, czy Ameryki Południowej, czy Północnej, ale, ale wchodząc do Europy, więc dużo takich ruchów na poziomie globalnym, które może dla naszego rynku jeszcze nie mają takiego znaczenia, ale firmy z branży zapewnienia bezpieczeństwa też zachowują się jak rasowe, no, normalne przedsiębiorstwa i grają, grają rynkowo. No właśnie, mieliśmy na naszym rynku już wiele takich konsolidacji, przejęć, zmian własnościowych, tego kapitału obcego. Czy on w sumie de facto wnosił tak naprawdę jakieś dobre praktyki na przykład na nasz rynek, czy jednak sami też jako Polska, jako Polacy potrafiliśmy coś znowu fajnego, chociaż ja bardzo nie lubię tego słowa, wnieść do, do pewnych, no właśnie, dobrych praktyk? I jak pan myśli, jak, jak dalej sytuacja na rynku będzie wyglądała? Przejęcia takie trochę, może czasem wrogie, wykupienia, czy. Będą przede wszystkim duże podmioty, czy on się trochę jakoś rozdrobni? Na pewno też ten kryzys swoje na to wszystko ma wpływ, i, i nawet bym powiedział, że chyba znaczący. Bariera uruchomienia spółki zajmującej się ochroną osób imienia jest niewielka kapitałowa w naszym kraju. To nie jest to samo. Jakby chcieć otworzyć bank czy, czy zbudować fabrykę. To jest dużo bardziej kapitałochłonne. firmę można założyć szybko, bezboleśnie i, i przy minimum wkładu, więc sporo też małych firm po prostu powstaje i one lokalnie gdzieś tam sobie działają na rynku. Natomiast duzi stają się jeszcze więksi i poprzez budowanie skali myślę, że i też poprawia się jakość tych usług. Dużej firmy nie stać na błędy i, i czy jakieś wpadki wizerunkowe. Raczej dba również o, o nie tylko o bezpieczeństwo nasz, swoich klientów, ale, ale też o wiele innych aspektów związanych z, po prostu z poprawą jakości, podwyższaniem standardów. Również zwracając uwagę na to, co dzisiaj każda nowoczesna firma ma w strategii, czyli strategię CSR-ową, również dobroczynne aspekty ochrony środowiska, więc stawanie się coraz większym jest dobre dla rynku i dla, i dla klientów, bo poziom usług rośnie, w końcu o to nam chodzi. Jakość i poziom usług będzie miało też bezpośrednie przełożenie z pracownika, albo nawet bym powiedział przede wszystkim, bo oczywiście zarządzanie jak najbardziej też, tylko mówmy się, no pan prezes nie będzie miał co robić, jak nie będzie miał pracowników. I chciałbym teraz zapytać właśnie o te przyciągnięcie młodych, o których pan chociażby wspomniał. Jak wygląda tak naprawdę ze rozwojem zawodowym? Bo być może trochę jest tak, że ludzie Myślą sobie, no dobra, pójdę do ochrony, ale właściwie to na to stanowisko, co wejdę, no może gdzieś tam skoczę na mniejszego czy większego kierownika, ale zasadniczo kariery wielkiej tam nie widzę. Czy zastanawialiście się też tak naprawdę nad być może określeniem jakiejś takiej ścieżki, jeśli chodzi właśnie o rozwój zawodowy, kwestie dodatkowych kursów, uprawnień, może wysyłanie pracowników też na studia, żeby im te klapki na oczach? Proszę się nie obrazić. Ale jednak poszerzyć, żeby oni zrozumieli, że to wszystko funkcjonuje w ramach właśnie większego systemu, że ten świat nie kończy się tylko na firmie, bo firma czy agencja jednak jest elementem czegoś zdecydowanie większego. Dobre, wydaje mi się przynajmniej tak osobiście, może się mylę, ale jednak zadbanie odpowiednie o takiego pracownika oczywiście też odpowiednio wyselekcjonowanego, sprawdzonego ale jednak spowoduje że on zacznie czuć swój prestiż a jeżeli on zacznie czuć prestiż to inni też będą widzieć że on jest właśnie profesjonalistą że się rozwija że ma szansę i że nie, za przeproszeniem nie będzie robił za tą najniższą krajową no oczywiście no można tutaj trochę żartując powiedzieć że każdy żołnierz nosi buławę marszałkowską w plecaku i, i że wiele zależy od samego pracownika od jego zapału chęci nauki chęci rozwoju Jean-Claude Van Damme kiedyś roznosił pizzę, stał się gwiazdorem filmów akcji w Hollywood, też dzięki swojemu samozaparciu i dążeniu do, do osiągnięcia założonego celu. Więc mamy tutaj i również w naszej branży nie jesteśmy żadnym wyjątkiem do czynienia z diamentami, które można po szlifowaniu stają się naprawdę pięknymi okazami. I w naszej branży jest możliwa kariera i można robić ciekawe rzeczy. I przede wszystkim. W firmie zajmującej się bezpieczeństwem no ma się przegląd różnego rodzaju sytuacji i doświadczeń, można pracować dla zapewnienia bezpieczeństwa i sieci handlowej, i no, mówiąc tak trywialnie, łapać tych złodziei czy złodziejaszków, a zap, mówiąc poważniej, trochę zapobiegać stratom, tym znanym i nieznanym, analizować ryzyko, dbać o bezpieczeństwo obiektów, ludzi. Zajmować się również implementacją, a później użytkować technologię w służbie bezpieczeństwa jest wiele ciekawych aspektów pracy w tej branży, która dodatkowo jest bardzo często również elementem zainteresowania życiowego pracowników tej branży, bo to jest praca w mundurze według pewnych zasad regulaminów z bronią. No, jest rzesza ludzi w naszym kraju, która bardzo lubi militaria. I już można by wspomnieć tylko o tym, że jest 100 tysięcy policjantów, 100 tysięcy zawodowej armii, ponad 100 tysięcy myśliwych, prac, znaczy spędzających wiele czasu wolnego z bronią. No i ponad 200, czy jak mówią statystyki, nawet może 250 tysięcy pracowników ochrony. W tym kraju cała masa ludzi interesuje się kwestiami związanymi z obronnością, militariami, a tym samym pewnie i z bezpieczeństwem. No znam bardzo wielu pasjonatów tak naprawdę. Tej pracy. Więc pozdrawiam. to jest pewien styl życia, prawda? Jest. Jeśli dodamy robota. do tego ciekawą ofertę firmy, absolutnie ma pan rację, że, znaczy pytając, czy, czy jest jakiś benefit też z tego, że firmy stają się coraz większe. Oczywiście firma duża, zyskowna też musi być dobrze zorganizowana, dobrze zarządzana, ona osiągając zyski, też inwestuje, unowocześnia swoją stację monitorowania, unowocześnia zasady funkcjonowania, to, z czym mamy w ostatnich latach do czynienia, likwiduje. Tą papierkową robotę, a zamiast niej wprowadzając właśnie komunikację elektroniczną czy użytkowanie aplikacji mobilnych, zamiast wypełniania dzienników długopisem, jak, jak to było wiele lat temu. Więc no, rynek i firmy potrafią, w moim przekonaniu, zaoferować ludziom młodym, interesujący styl życia zgodny z ich zainteresowaniami, ale, ale wiele, jak to w życiu też leży po stronie takiego kandydata, który dostrzeże swoją szansę w takiej pracy i będzie się piął po szczeblach zarządzania, by robić rzeczy ciekawe, ale też i wartościowe w moim przekonaniu, jakim jest chociażby dba, chronienie słabszych przed silniejszymi i dbanie o bezpieczeństwo. Nie sposób się nie zgodzić. Oczywiście wszystko zależy od co najmniej dwóch stron w całym tym układzie. A muszę jeszcze zapytać Panie Prezesie, bo no, powstała swego czasu ustawa. Wiele rzeczy tak naprawdę się przez te trzy dekady, właściwie ponad pozmieniało. Były takie słowa, które chyba średnio lubimy w branży. Nie? Koncesje, pozwolenia, licencje. Niestety zaczęto potem ten rynek mocno regulować, rzekomo go uwalniając. Miało być lepiej. Wyszło chyba jak zwykle po polsku. No to są kwestie, które niestety branża. Obrywa. Tak jak i teraz, tak? O, o, czym, o czym Pan wspominał dzisiaj tak naprawdę niejednokrotnie, chociażby w kwestii właśnie tej podwyższenia stawki minimalnej inflacji i innych kosztów, które w pewien sposób no, branże mocno, mocno dobijają. Czy dzisiaj, bo oczywiście zrzeszając się w związku, czy w izbach macie pewien wpływ, ale czy jest szansa na to, że to Wy jako ten najważniejszy uczestnik tego rynku Będziecie mieli realny wpływ na jego funkcjonowanie. Mówiąc prosto, no lobując za dobrym prawem, które nie będzie tylko prawem dla Was jako firm, ale także dla pracowników, właśnie ten ich prestiż, to ich stabilność zawodową, chęć rozwijania się w tej branży i zostania. Widzi Pan w tym wszystkim szansę? Czy jest to na tyle trudne, że w realiach, no umówmy się polityczno-gospodarczych. Jest to naprawdę coraz trudniejsze. Dialog biznesu, nie tylko naszego, w naszym kraju z regulatorem, organami państwowymi, nigdy nie był prosty i, i nadal nie jest. Wskazujemy na wiele zmian w ustawie o ochronie osób imienia, które powinny unowocześnić tą branżę, zdigitalizować tą. Nieszczęsną papierkową robotę, w której toniemy, wypełniając cały czas, gromadząc w formie papierowej umowy z klientami, wypełniając książki służby, które cały czas w ten sam sposób są kontrolowane. Wskazywaliśmy przy deregulacji na ewidentną krzywdę, którą nam ta ustawa zrobiła. Deregulując licencjonowanego pracownika po egzaminie w Komendzie Wojewódzkiej Policji do pracownika, który musi tylko skończyć w kurs w firmie. I dostać zaświadczenie, co skutkowało powstaniem na rynku firm, które masowo te zaświadczenia wydawały, nie pilnując jakości. Więc no, mamy tu szereg potrzeb w zakresie takiego dobrze rozumianego i, i korzystnego dla państwa i dla branży lobbingu, by te przepisy nadążały jednak za postępem cywilizacji. Staramy się robić, co możemy, ale, ale jak powiedziałem, nie jest ten dialog z ustawodawcą. Nie jest prosty, pomimo, że jako związek bierzemy udział w konsultacjach społecznych, ale one często nie przynoszą spodziewanego przez nas efektu, nie są po prostu wysłuchiwane. Ale jednym też, jedną z też z istotnych roli takiej organizacji branżowej, jak nasza, jest właśnie wpływanie na to, by przepisy, które ujrzą światło dzienne, miały kształt logiczny, były dobre dla rynku, klienta, branży i Bezpieczeństwa w końcu naszego kraju. Także no, robimy co możemy w tej kwestii. Cieszę się, że na końcu się Pan odniósł właśnie do czegoś, co w sumie chciałem teraz poruszyć, bo tak naprawdę nieszczęście jednych bardzo często jest szczęściem innych. I jak będzie patrzeć, to i wojna w Ukrainie, i cały kryzys, i wcześniej pandemia, no, to były okoliczności, na których niektórzy się darabiali. Albo mieli w pewien sposób lepiej. Czy, mo, może to trosze, troszeczkę brzydko zabrzmi, ale czy te okoliczności nie są w pewien sposób w cudzysłowie oczywiście korzystne dla Was też jako branży, żeby pokazać, że jednak branża ochrony osób imienia, czyli de facto ochrony wszystkiego, jest bardzo ważna właśnie w całym systemie bezpieczeństwa bezpieczeństwa, w którym funkcjonujemy my wszyscy od rządu przez samorząd, administrację najróżniejsze instytucje po ostatniego człowieka w najmniejszej tak naprawdę wiosce no jest to chyba moment, gdzie, który tak naprawdę możecie w pewien sposób wykorzystać i pokazać, my naprawdę jesteśmy ważni, a nie schodzimy tylko w spranych mundurach pracodawca nie dał nowego i niestety jest taki wizerunek, a nie inny jest, no trochę podsumowując może brzydko to właśnie może zabrzmieć, ale jednak jest to chyba dobry moment, żeby pokazać tak, jesteśmy ważni, pełnimy bardzo ważną rolę, zacznijcie nas traktować jak należy. No Z tym bezpieczeństwem jest faktycznie trochę jak w wierszu, który wszyscy znamy, że, że zdrowie się szanuje wtedy, kiedy się je traci. Tak jest trochę z bezpieczeństwem, że zauważa się ten rynek, tą branżę pracownika, rolę, kiedy robi się mniej bezpiecznie, a tak w istocie chyba w tej chwili jest w naszym kraju, to poczucie bezpieczeństwa znacznie się pogorszyło. Więc można by powiedzieć, że im gorzej, tym lepiej dla nas, ale, ale to, to nie do końca o to nam chodzi. No jesteśmy już na tyle, w sumie młodą cały czas demokracją, ale na tyle dojrzałą branżą, 30-letnią, że możemy próbować jednak promować trochę bardziej zaawansowaną kulturę patrzenia na tego typu problem, zjawisko i mówić właśnie wykorzystując również media społecznościowe, które dzisiaj. Mają szerokie zasięgi dotarcia o branży w sposób profesjonalny, próbując zainteresować wszystkich tych, którzy korzystają z naszych usług, co w rzeczywistości robimy, jaką rolę pełnimy, jakie te też ciekawsze rzeczy robimy od tej codziennej szarzyzny ochroniarskiej i jak nasza działalność wpływa na poczucie bezpieczeństwa obywateli, ale też jak wpływa na chociażby wskaźniki, które Chętnie wykorzystuje policję jako swoje własne, zatrzymań, ujęć na gorącym uczynku, których dzięki pracownikom ochrony codziennie jest myślę, że kilkadziesiąt tysięcy dziennie. Także poprawiamy statystyki na pewno, kryminalne. A popuśćmy teraz trochę wodze fantazji, może niekoniecznie łańskiej, ale jednak pytam pana, nie wiem czy teraz jako prezesa, czy po prostu jako Tomasza Wojaka, jakby pan tak miał powiedzieć, jakby. Może takie małe marzenie, jakieś pan ma, jakby ta branża miała niedługo wyglądać? Czy według pana, niech będzie zbliżona, jakby w funkcjonowaniu do tego, jak jest teraz? Czy widzi pan może nowe pola, gdzie ona by się mogła pojawić, wypełniać inną rolę, może inne uprawnienia, kompetencje, może część oddać w jakiś sposób? Nie wiem, zastanawiał się pan nad jakąś taką wizją i zmianą? Jak, jak inaczej by to mogło wyglądać? Faceci z branży ochrony to są poważni ludzie, zajmujący się poważnymi rzeczami. I tak chciałbym, żebyśmy byli postrzegani przede wszystkim przez rządzących, którzy mają w tej sprawie bardzo dużo do powiedzenia i bardzo dużo dobrego do zrobienia w takim pozytywnym znaczeniu. Trudno zrozumieć pominięcie 200 ponad tysięcznej branży i pracowników ochrony pracujących codziennie w mundurach, a prawie 100 tysięcy jak mówią statystyki, pracuje z bronią, jakby w dzisiejszej doktrynie obronności państwa. Tworzy się jakieś jednostki chłopaków biegających po lesie dwa tygodnie w roku, którym się daje mundur do szafy i mówi, to jest nasza, nasza Gwardia Narodowa, oni nas obronią, jak się coś stanie, to jest nasz pomysł na obronność, opomija się ćwierć miliona facetów pracujących przy ochronie nie tylko ważnych obiektów, ale mówię i z bronią, i w mundurze, gotowych w zasadzie do... Tego, by stanowić jakieś istotne zaplecze w przypadku potrzeby skorzystania po prostu z mężczyzn, którzy znają się na robocie. Tak jak to dzisiaj się dzieje na Ukrainie. Więc życzyłbym sobie naprawdę, żeby na poważną branżę i poważnych ludzi, państwo też spojrzało poważnie i zaczęło dla wspólnego dobra, dla wspólnego poprawy, wspólnej poczucia bezpieczeństwa tą branżę dostrzegać i jako ważny element utrzymania czy porządku publicznego czy właśnie poczucia bezpieczeństwa czy potencjalnie oczywiście odpukać potrzeby wzmocnienia zdolności obronnych krajów w przyszłości gdyby taka potrzeba zaistniała. Czyli wracamy trochę do pewnego punktu wyjścia, czyli takiego trochę lobby tak i pokazania przez branżę tak naprawdę nie chcę powiedzieć, że wymuszenie, ale pokazania co możemy zaoferować, co możemy dać, tylko chciejcie to wziąć. Mamy ćwierć miliona potencjalnych patriotów pracujących w mundurach i w, pełniących ważną funkcję dla bezpieczeństwa biznesu, ale też instytucji publicznych i, i przemysłu w tym kraju, więc warto, warto tą grupę zauważyć. Powrócę jeszcze na chwilę do tej branży usług premium, tych droższych, gdzie ten klient, tak jak wspominałem, jest trochę inny. Czy jej w jakiś sposób może rozszerzanie... Może wpłynąć właśnie na rozwój pozostałych pracowników, na też ich wiarę w to, że mogą robić coś lepszego, że mogą się rozwijać, że mogą, no mówiąc prosto, więcej też zarobić, że mogą mieć większy wpływ na funkcjonowanie w tej firmie, bo wydaje się, że właśnie ta część branży ochrony osób imienia, tej, tej, tej premium, tej trochę droższej, tej dość specyficznej, gdzie naprawdę już te kompetencje i doświadczenia wcześniejsze mają znaczące znaczenie, że tak trochę masłem myślanym pojadę, czy może mieć to wpływ na rozwój tak naprawdę całej branży? No bo branża musi, jasne, z jednej strony wywalczyć swoją pozycję, ale z drugiej też musi pokazać, dobra, dajemy naprawdę niezły power, wnosimy naprawdę coś porządnego. No to też rola związku, ale by, by promować te takie nie tylko piętnować negatywne praktyki i zachowania, ale też promować pozytywne przykłady tego, że, że pracownicy ochrony robią ważne rzeczy, ratują życie, zdrowie, mienie. Wiele takich przypadków przechodzi po prostu bez echa, bo biegniemy gdzieś dalej, nie zastanawiając się nad tym albo myśląc, że to jest po prostu element naszego stałego krajobrazu i codziennej roboty, a nie powód do wypięcia pierwsi po medal, więc pewnie powinniśmy takie pozytywne wzorce też kształtować, tak jak w sporcie pozytywne wyniki mistrzów sportu w każdej dziedzinie wpływają na to, że kandydatów nagle uprawiających sport przybywa w każdej mniejszej miejscowości, bo patrzą na, na przykład i, i, i chcą być tacy jak, jak ich sportowi idole, takich... Wiele pozytywnych przykładów profesjonalnych myślę, że moglibyśmy znaleźć i w naszej branży i wykorzystać je dla pokazywania właśnie pozytywnych przykładów i też obalania tych stereotypów tego starszego człowieka, gdzieś siedzącego w kącie budowy w budce. Panie prezesie, odnosząc się jeszcze do kampanii bezcenne bezpieczeństwo. Nie pytam, czy wierzycie w sukces, bo byście nie robili tej kampanii, gdybyście w jej sukces nie wierzyli, no bo ten element jakby musi być w Waszych głowach, ale to kto tak naprawdę do końca jest jakby odbiorcą tej kampanii? Same społeczeństwo i biznes, będący Waszym partnerem de facto, klientem, czy w pewien sposób właśnie ta strona państwowa, już nie chcę powiedzieć, że rządowa, także. No, wszyscy w zasadzie, którzy tą otrzy... informację otrzymają, to jest grono, w którym jesteśmy zainteresowani, bo w zasadzie wszyscy albo wpływają na branżę, albo z jej usług korzystają, więc każde ucho, w która. Ta informacja wpadnie, czy zostanie przeczytana, czy usłyszana, to jest to, na czym nam zależy. To kampania kierowana przede wszystkim do klientów, którzy często zajęci swoimi sprawami, problemami branży, rosnących kosztów nie wiem, paliwa, brakami gazu, węgla, nie zauważają tego gdzieś tam problemu, który w dziesiątej kolejności u nich występuje, będąc skupieni na swoich najistotniejszych elementach. To jest też kampania kierowana do, do uczestników branży, do, do członków rynku, by im było łatwiej zakomunikować tą potrzebę podniesienia płacy w związku z nowymi regulacjami. To kampania też do rządzących, by może gdzieś ktoś zauważył tą branżę jako istotny element właśnie utrzymania bezpieczeństwa, czy poprawy bezpieczeństwa, czy ważny społecznie element w przypadku dostrzeżenia tych, tych Elementów związanych z obronnością kraju. Więc po prostu, idąc z duchem czasu, też musimy wykorzystać możliwości dzisiaj nowoczesnych mediów, kanałów społecznościowych, kanałów dotarcia, by trochę w sposób nowocześniejszy i głośniejszy mówić o branży i promować te dobre praktyki. Kampania jest nastawiona na cel sam w sobie, czy na jakiś czas, kiedy stwierdzicie, okej. Okay, Cel został osiągnięty, albo, OK, zwijamy, bo to się i tak nie uda. I ja myślę, że, te, że powodzenie tej kampanii powinno nas zachęcić by do tego, by nie zaprzestawać jej, by właśnie mówić o branży częściej, lepiej, by ona była bardziej, bardziej dostrzegana. W życiu codziennym, a nie tylko w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z jakimś wypadkiem, aferą czy nieszczęściem na imprezie masowej, i wtedy mówi się, że firma ochroniarska czegoś nie dopilnowała, albo że standardy były fatalne. Lubimy niestety chyba takie uproszczenia, prawda? Zwłaszcza w mediach? No, trzech naturalny sposób skupia się raczej częściej, chętniej na negatywach niż na pozytywach. O sensacjach częściej czytamy, więc musimy też y, dla równowagi dużo częściej mówić o tych pozytywach. Mamy się spodziewać kolejnych odsłon kampanii Bezcenne Bezpieczeństwo, czy raczej to już będą kolejne kampanie nastawione na jeszcze trochę inne cele, korzystne, że tak się wyrażę, dla, dla całej branży? Dziś zaskoczyła nas hojność rządzących, i uznaliśmy, że to jest przyczynek absolutnie, który każe nam mówić głośno o tym, że, że ta podwyżka stawek i kosztów branży i stawek dla klientów będzie no, niespotykana od, od wielu lat ale myślę, że, że powinniśmy dużo większą uwagę przyłożyć do tego pozytywnego właśnie PR-u i, i prowadzić tą kampanię, może nie skierowaną aż tak na wynagrodzenia, w, jak, jak, jak teraz na końcówce roku, ale, ale właśnie na, na kreowanie pozytywnego wizerunku branży pracowników ochronnych, by też branża stała się atrakcyjnym pracodawcą dla, dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. A główną rolę w tym wszystkim, kto będzie odgrywał? Największe firmy, tak jak Pańska, czy tak naprawdę każdy ma swój wkład w to wszystko? Cierpimy troszkę na niedostatek informacji, jeśli chodzi o, o to, jak wygląda rynek w szczegółach, ale tutaj chyba nic się nie zmienia. Od lat pięć największych firm ma, przypuszczam, że około niecałe 40% rynku, więc tu przestrzeń dla działania małych, średnich, lokalnych firm jest cały czas olbrzymia. To jest też przestrzeń potencjalnie do konsolidacji, i jak mówiłem, też bariera wejścia do branży nie jest zbyt wysoka, więc powstaje sporo nowych firm, nowych przedsiębiorstw, coraz lepiej posługujących się technologiami, coraz bardziej częściej wykorzystujących technologie, które jeszcze wiele lat temu zastrzeżone były dla wojska, a dzisiaj są dostępne. Właściwie w każdej chwili możemy z każdego końca świata zamówić sobie coś przez internet i to za tydzień, dwa. Przyjdzie do nas w paczce, więc to jest też obszar, w którym na pewno branża powinna wykazać się olbrzymią kreatywnością w budowaniu nowoczesnych sposobów zabezpieczania naszych klientów. No właśnie, czym takie małe podmioty tak naprawdę wygrywają z takimi potentatami jak Wasza Piątka? Tym, że są tam osoby, które mają bardzo dość specyficzne, bym powiedział, umiejętności, doświadczenia umiejętności posługiwania się właśnie pewnymi nowymi technologiami, które być może jeszcze do Was nie weszły, dopiero je gdzieś tam rozpoznajecie? Czy ta walka niestety odbywa się tą nieszczęsną, niską ceną? To jest głównie granie ceną, ale też proszę pamiętać, że niewielka firma świadcząca usługi ma też swoją klientelę, która nie potrzebuje wysublimowanej jakiejś technologii. Potrzebuje po prostu kilku facetów, którzy Będą brani w mundury, pilnować jakiejś posesji czy, czy lokalnego biznesu. I taka firma wygrywa ceną, ale ona też nie ma tak wysokich kosztów jak duże firmy, czy ogólnopolskie, czy, czy, czy międzynarodowe, które. Wypracowują oczywiście gdzieś tam na końcu spore zyski, ale też mają gigantyczne koszty związane z utrzymaniem infrastruktury w bardzo zaawansowanych technologicznie, również stacji monitorowania, utrzymaniem całej armii samochodów, ochroniarzy, ale też tych, którzy nadzorują ty, ty, ty pracowników ochrony, którzy potem muszą policzyć wynagrodzenia kilkunasto czy kilkudziesięciotysięcznej rzeszy pracowników, więc każdy też rynek ma swojego dostawcę lokalnego, który często sobie w małej skali dobrze radzi, oferując niezbyt wysublimowane usługi, proste i to na jakimś ograniczonym terenie. Duże firmy dedykowane są do tej współpracy, jak to my nazywamy B2B, business to business. Duży pracuje z dużym i jest kompleksowy, jest, istnieje, funkcjonuje na terenie całego kraju, zapewnia pewne standardy KPI, ma wysoką polisę ubezpieczeniową jak mówię, jest część rynku, która tych wszystkich ekstrasów nie potrzebuje, i, i taki rynek jest odbiorcą również prostych usług od, od mniejszych lokalnych dostawców. Czyli jest miejsce dla wszystkich? czy i tak się pan spodziewa przejęć, konsolidacji, zmian własnościowych? Nie, jest miejsce dla wszystkich, absolutnie to. Rynek tego typu usług ma swoich odbiorców w każdej części kraju, w każdej wielkości klienta i. I myślę, że to będzie rynek, na którym będzie zawsze miejsce dla mniejszych i średnich podmiotów, aczkolwiek duże będą stawały się coraz większe, bo rzeczą naturalną jest to, że biznes generując pozytywny wynik finansowy, no reinwestuje część pieniędzy, nie tylko konsumuje w coraz doskonalsze systemy zarządzania, a systemy IT, systemy służące do monitorowania obiektów, systemy do nadzoru wideo, ale też część pieniędzy przeznacza na akwizycję mniejszych lokalnych podmiotów, dzięki nimi budując szybciej skalę, niż tylko rozwijając się organicznie. Odpowiedź na kolejne pytanie może się wydawać trochę oczywista, ale wcale taka być nie musi. Czego życzyć Tomaszowi Wojakowi? Czego życzyć prezesowi Tomaszowi Wojakowi, czyli prezesowi Polskiego Związku Pracodawców Ochrona? I czego życzyć autorom, beneficjentom i wszystkim związanym z kampanią informacyjno-edukacyjną Bezcenne Bezpieczeństwo? No, jak będziemy tak chwilowo ta kampania skierowana jest głównie, by zwrócić uwagę na, na nową regulację, która o 20% podwyższa minimalną płacę w przyszłym roku, ale docelowo będziemy pracować nad tym, by branża była nie tylko należycie wynagradzana, ale też dobrze postrzegana i by stała się ważnym elementem funkcjonowania w kontekście biznesowym, ale też ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, osobom prywatnym, ale też instytucjom dostrzeganym i z powagą traktowanym przez rządzących. Tego wszystkiego w takim razie życzę. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Moim i Państwa gościem był Pan Prezes Tomasz Wojak, MBA z Polskiego Związku Pracodawców Ochrona. Bardzo serdecznie Panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.